Cześć! Dziś mam dla Was recenzję smartfona Krugerrand Mads Live 3 Plus, którego poniekąd można nazwać następcą Live'a 3, którego testowałam dla Was w styczniu bodajże. Natomiast jest to zupełnie inne podejście do smartfona. Tak jak widzicie, telefon działa, bateria jest wyjęta, klapka jest osobna. O co chodzi? Chodzi o to, że w środku mamy wewnętrzny akumulator o pojemności 2480 mAh. Mamy jeszcze dodatkowy wymienny akumulator o pojemności 3520 mAh, który możemy sobie wsadzić tutaj do telefonu w momencie, nawet kiedy on jest włączony, i zamknąć klapkę. Automatycznie pokazuje nam się wtedy stan naładowania obu tych akumulatorów. No i pewnie jesteście ciekawi, jak to działa, w sensie w jaki sposób rozładowują się obie baterie. Zanim jeszcze rozpoczęłam testy tego produktu, myślałam, że najpierw będzie rozładowywała się bateria zewnętrzna, natomiast później wewnętrzna. Okazało się, że jest nie do końca to prawda, bo najpierw faktycznie rozładowuje się zewnętrzna bateria, natomiast w momencie, gdy na przykład intensywnie korzystamy z GPS-u lub robimy coś bardziej angażującego procesy w smartfonie, to automatycznie procent zużycia baterii wewnętrznej również spada. Co za tym idzie? Baterie rozładowują się równocześnie. Nigdy nie będzie tak, że baterie obie padną w tym samym momencie. Najpierw będzie się zużywała tak czy siak bateria zewnętrzna, dopiero później wewnętrzna. Niemniej z baterii wewnętrznej procenty również spadają podczas użytkowania. Jeśli chodzi o czas pracy, nie powiem, żebym była strasznie zaskoczona pozytywnie tym właśnie czasem, bo się okazało, że czas ten jest okej, dobra, jest dobry, natomiast nie jest jakoś strasznie wybitny. Jak widzicie, jednego dnia udało mi się korzystać z telefonu przez dość długo, bo calutki dzień od 6 rano do 1 w nocy dnia następnego, co na włączonym ekranie dało wynik 7 godzin. Innym razem korzystałam z telefonu 2 dni, na włączonym ekranie ponownie 7 godzin. Kolejny cykl był trochę dłuższy, bo zaczęłam korzystać jednego dnia rano, wytrzymał cały dzień i ten pierwszy, drugi i następnego dnia się rozładował o 14, ale na włączonym ekranie było to tylko 5 godzin i 3 minuty. A to oznacza, że to wcale nie jest jakiś fenomenalny wynik, jak na baterię 6000 mAh w sumie. Mojemu znajomemu udało się uzyskać czas pracy na włączonym ekranie w przypadku tego modelu 10 godzin. Mi się do takiego wyniku nie udało dobić. Maksymalnie to było właśnie 7 godzin. Czas ładowania baterii, tych w dwóch łącznie, to jest 3,5 godziny. Baterie ładują się jednocześnie. Nie ma tak, że najpierw ładuje się wewnętrzna, później zewnętrzna. One obie ładują się jednocześnie. I tak jak mówię, cały proces trwa 3,5 godziny. Telefon się nagrzewa podczas tego procesu, ale tu nie ma nic dziwnego, bo każdy telefon nabiera temperatury w momencie, kiedy telefon jest ładowany. Krugerrand Mads Live 3 Plus działa pod kontrolą Androida w wersji 5.1 Lollipop, choć tak naprawdę jego warstwa wizualna, czyli sam interfejs, wygląda jakby był dość mocno przestarzały. W sumie trochę przypomina Androida 4. Jeśli też odnieśliście takie wrażenie, nie jesteście osamotnieni. Zwłaszcza te pływające tutaj przyciski Manager zadań i wyczyść wszystkie, a także aplikacja muzyka, czyli odtwarzacz muzyczny, przenoszą nas do przeszłości, jeśli chodzi o wygląd interfejsu. Z rzeczy ważnych, mamy tutaj 3 GB pamięci operacyjnej RAM. W momencie, kiedy tych aplikacji jest otwartych dość dużo, widzimy, że wolnego RAMu jest około 0,5 GB. Gdy zamkniemy te wszystkie aplikacje i zatrzymamy wszystkie procesy, wolnego RAMu zostaje około 1,7-1,8 GB. Korzystając z tego telefonu intensywnie, okazuje się, że urządzenie ma czasem problemy z trzymaniem aplikacji w RAMie. Oczywiście żaden użytkownik tego modelu najprawdopodobniej nie będzie miał otwartych kilkunastu aplikacji jednocześnie, ale ja jestem tego typu użytkownikiem, który zapomina, że te aplikacje działają w tle i nawet ich nie zamyka. Przez co czasami doświadczam na przykład przeładowania strony internetowej, tak jak w tym przypadku, czy na przykład ponownego uruchomienia gry, chociaż widzicie, w tym momencie na przykład mogłam bez problemu wrócić do momentu gry, w której zatrzymałam. Jestem ciekawa, czy podobnie będzie z YouTube'em, gdzie odtwarzałam swoją recenzję Samsunga Galaxy S7 w wersji Edge bodajże. I zobaczmy, czy nam się włączy film od początku, czy od środka.
No i jednak udało się włączyć od momentu, w którym skończyłam oglądać. Instagram włączył się na zdjęciu, które ostatnio oglądałam. Jak widzicie, nie zawsze są te problemy. Otwieram stronę, ona okazuje się, że jest załadowana. Natomiast czasem faktycznie zdarza się tak, że gra musi załadować się ponownie, że strona musi się przeładować, że YouTube załadowuje się od samego początku i musimy ponownie wyszukać filmiku, który oglądaliśmy. Nie jest to nagminne, ale zdarza się czasami, dlatego warto pamiętać, że taka sytuacja miewa miejsce. Po wyczyszczeniu wszystkich, po zamknięciu wszystkich aplikacji i przejściu do menadżera zadań, zobaczymy, że wolnego RAMu, jak mówiłam wcześniej, jest 1,7 GB. Telefon w ogólnym rozrachunku działa naprawdę przyjemnie i trudno tutaj mieć większe zastrzeżenia do niego. Pamiętajmy o tym, że mamy tu Snapdragona 615 z 3 GB pamięci RAM. Wyświetlacz ma przekątną 5,2 cala, rozdzielczość 1920x1080 pikseli. Do jego czytelności i ostrości czcionek nie mam większych zastrzeżeń. Kontrast mógłby być trochę wyższy, ale no, do tego z reguły nikt się nie przyczepia. Natomiast największym minusem matrycy jest to, że jest bardzo, ale to bardzo ciemna na maksymalnej jasności. Oznacza to, że korzystanie z tego telefonu w pełnym słońcu niestety woła o pomstę do nieba. Jasność minimalna z kolei również nie należy do najlepszych, bo jest dość wysoka, wynosi 9 nitów, a to oznacza, że ekran nam dość mocno świeci nocą w oczy. Samo oprogramowanie zawiera w sobie kilka ciekawostek. Przede wszystkim w przyciskach mamy możliwość zdefiniowania, za co ma odpowiadać przycisk znajdujący się na prawej krawędzi poniżej włącznika. Przycisk taki zastosowano na przykład w Honorze 7, nazwano to wtedy Smart Key. Tutaj możemy sobie ustawić, by włączył nam się aparat tylny, przedni, aplikacja muzyczna, robił się zrzut ekranu lub uruchamiała się jedna z wielu aplikacji, którą mamy zainstalowaną na telefonie. Ja w tym momencie mam przypisane, że mam się uruchamiać aparat główny, więc wystarczy, że sobie dłużej przytrzymam ten przycisk i po chwili uruchamia się aparat. Oczywiście nie zawsze chce to działać tak, jak należy, ale z reguły uruchamia się aparat dosłownie po chwili. Sam aparat, jeżeli już przy nim jesteśmy, aplikacja, jak widać, jest standardowa, przestarzała, tak jak zresztą mówiłam wcześniej. Mamy trochę trybów dostępnych, ze wszystkich trybów najlepiej działa HDR i to Wam mogę zaraz pokazać. Zdjęcia robione są w rozdzielczości 16 megapikseli. Z przodu mamy 5 megapikseli, no i niestety nie jest to rewelacyjna wartość, o czym zresztą możecie się przekonać w zdjęciach, które są w recenzji tekstowej. HDR wygląda całkiem przyjemnie i faktycznie wyciąga i nasyca bardziej kolory, które generalnie wyglądają tak. Natomiast sama jakość zdjęć jest dość przeciętna, ale to będziecie mogli zobaczyć w recenzji tekstowej. Tam znajdziecie dużo przykładów zdjęć w oryginalnej rozdzielczości. Będzie wystarczyło powiększyć te zdjęcia, otworzyć w nowej karcie. Trzeba jeszcze wspomnieć, że z 32 GB pamięci do wykorzystania przez użytkownika jest 25,6 z możliwością rozszerzenia dzięki slotowi kart microSD. Skupmy się na plusach tego modelu. To są tak, przede wszystkim USB typu C, Dual SIM z osobnym microSD, dwie baterie, z czego jedna jest wymienna, Full HD, dioda powiadamiająca, 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej, no i czas pracy, choć spodziewałam się dłuższego. Natomiast do minusów należy zaliczyć przede wszystkim przeciętny aparat, ale z niezłym HDR-em, już na starcie starszą wersję systemu, czyli 5.1 Lollipop, niską jasność maksymalną ekranu i słabą widoczność w słońcu, głośnik mono kiepskiej jakości, diodę, która świeci zawsze na czerwono, niezależnie od tego, czy mamy połączenie przychodzące, czy telefon nam się rozładowuje, jednozakresowe Wi-Fi, no i telefon jest gruby i ciężki, ale to akurat jest uzasadnione przy tak pojemnej baterii. Po Krugerrand Matz Life 3 Plus spodziewałam się doskonałego czasu pracy, płynnego działania i ogólnej niezawodności. W rzeczywistości mam do czynienia ze smartfonem grubym i ciężkim, którego akumulator w moich rękach wytrzymuje maksymalnie 2 dni, z czego około 7 godzin na włączonym ekranie. I nie jestem osamotniona. Jeden z czytelników pisał w komentarzach, że maksymalnie wyciąga dzień użytkowania. W ogólnym rozrachunku Krugerrand Matz Life 3 Plus okazał się
całkiem przyjemnym smartfonem. Jest to jeden z nielicznych smartfonów za niecałe 1000 zł, w przypadku których otrzymujemy USB typu C, tak pojemny akumulator, 32 GB pamięci wewnętrznej i 3 GB RAMu. Szkoda jedynie, że już na starcie otrzymujemy starszą wersję systemu, która wygląda w dodatku jak jeszcze starsza edycja Androida, oraz ciemny ekran, który zdecydowanie nie pomaga korzystać z telefonu w słońcu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie na temat Krugerrand Smart Life 3 Plus. Ja tymczasem zmykam i niebawem widzimy się w kolejnej wideorecenzji. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć!